Kochani, Adwent ma bardzo dużo różnych symboli. Jeden z takich ważniejszych symboli adwentowych stoi dzisiaj przed ołtarzem, albo leży. Bo wieniec chyba leży, a nie stoi. Ale tutaj mamy taki główny symbol Adwentu, który jest w każdym kościele. Czasem on gdzieś wisi troszeczkę w powietrzu, czasem właśnie jest jak na ziemi, tak jak tutaj. I na tym wieńcu adwentowym mamy cztery świece. Dlatego, że Adwent ma zawsze cztery niedziele. Dzisiaj jest pierwsza niedziela Adwentu i tę świecę chcemy zapalić. Teraz Aleksa poproszę, żeby tę świecę tutaj przy nas zapalił. I tak będziemy robili przez cały Adwent, że po kolei te świece będziemy adwentowe zapalać. Pięknie. I teraz chciałbym was do tego zachęcić, żebyście podobny wieniec, nie musi być taki duży, siostra ten wieniec zrobiła bardzo pięknie, ozdobiła go w różny sposób, tak jak widzicie tutaj, jest tak stylowo zrobiony, ale taki wieniec mieć u siebie w domu, który nam będzie pokazywał, jak ten Adwent się rozwija. Jak te po kolei co niedzielę zapalamy nową świecę i zbliżamy się do Bożego Narodzenia. Czyli czwartej świecy już nie będzie, piątej, bo są cztery niedziele, a piąta niedziela to już będzie po Bożym Narodzeniu, albo Boże Narodzenie. Teraz, co te świece symbolizują? Jak mamy świecę, oprócz tego, że to jest światło, światło Chrystusa, to świecy trzeba pilnować. Nie można zapalić świecy w domu i sobie wyjść z domu, bo będzie pożar. Świeca zaraz się zapali o coś i będzie pożar. Świecę trzeba pilnować. Trzeba ją w odpowiednim momencie zdmuchnąć. Jak jest za dużo wosku, to trzeba trochę wylać. Trzeba o świecę dbać, patrzeć na to światło i w tym świetle trochę się ogrzać, ale pilnować i to jest nasze czuwanie. Bo Adwent jest czasem oczekiwania, czasem czuwania. Ma się dokonać jakieś nasze nawrócenie w czasie Adwentu. Coś się ma takiego stać, że serce moje, że wasze serce będzie bardziej gotowe na spotkanie z Panem Jezusem. My staramy się przez cały rok mieć serca gotowe. Zobaczcie, na każdej mszy świętej mówimy sobie przepraszam. Rodzice idą do spowiedzi. Dzieci niektóre też już mogą pójść do spowiedzi. Próbujemy zadbać, żeby się trochę poprawić w nauce, trochę w zachowaniu i tak dalej. Robimy różne rzeczy w ciągu roku. Natomiast Adwent jest takim czasem, kiedy mamy mieć konkretne postanowienie i o coś zadbać. Czy ktoś z was już myślał o jakimś postanowieniu adwentowym? O, ciocia Inga myślała. Wujek Paweł myślał, ciocia Iwonka też. No niektórzy tutaj, ciocia Ania, niektórzy już myśleli. Macie tutaj też parę rąk w górze. Ja dzisiaj rano też tak myślałem trochę o postanowieniu adwentowym z Panem Jezusem tak razem. I chcę wam powiedzieć, że tak sobie wymyśliłem takie dosyć łatwe postanowienie, a Pan Jezus mnie na modlitwie dzisiaj zmienił. I zobaczę, czy dam radę. Bo mam wydłużyć dziś poranną moją modlitwę o 15 minut. Wydłużyć o 15, to nie wiem, czy dam radę, ale tak dzisiaj usłyszałem w sercu, że tak ma wyglądać moje postanowienie. I to tak, nie chcę powiedzieć, że mi się mało uśmiecha, bo chcę się modlić, ale widzę, że chce Pan Jezus dużo. I czasami jest tak z postanowieniami, że sobie tak powiemy coś takiego wygodnego, co tak będzie też, że trochę tak bym chciał, to już od dawna, więc tak może to zmienię. A czasami jest tak, że tak po prostu bez, jakby nie ma w tym żadnej korzyści takiej, tylko Jezus chce, żeby coś zrobić bardzo dla Niego. Tak tylko dla Niego. Bo może być takie postanowienie na przykład, że będę się bardziej przykładać do lekcji. No i będą z tego lepsze oceny i fajnie. A możecie mieć na przykład postanowienie, czy mam lekcje zadane, czy nie mam lekcji, czy mam klasówkę, czy nie mam klasówki,
to przez pół godziny się pouczę. I to już jest takie trochę trudniejsze, że przez pół godziny zawsze w domu, niezależnie od wszystkiego, wrócę do lekcji, poczytam, coś więcej zrobię. I to już jest takie trochę, a tak, to już jest trochę za dużo, bym może tak powiedzieć, Pan Jezus by oczekiwał. Ale o to chodzi w Adwencie, żebyśmy zrobili coś więcej niż byśmy chcieli, żeby serce bardziej przygotować. A Jezus mówi w Ewangelii tak, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. To jest dziwne to, co Jezus mówi, bo jeszcze jak pijaństwo to rozumiemy, to przynajmniej rodzice rozumieją, że wiedzą, o co chodzi. Obżarstwo, okej, okay, ale troski doczesne, że mam być wolno od trosk doczesnych, bo troski doczesne sprawiają na równi z pijaństwem, że moje serce jest ociężałe. To są mocne słowa, które mówi Pan Jezus, ale myślę, że warto je wziąć do serca, że troskami różnymi mogę się naprawdę oddalać od Pana Boga. Czy mogę się tak troszczyć o doczesne rzeczy, czy to jest również o dzieci. Również o dzieci. Że zasłaniają nam Pana Jezusa. Wolność serca i Adwent ma to gdzieś w nas uwolnić tę przestrzeń, że jestem bardziej dla Jezusa. Jak będę bardziej dla Jezusa, będziecie kochać bardziej jeszcze dzieci niż teraz, tylko w sposób wolny. Także nie będą gdzieś oddzielały od Boga, a łączyły zawsze z Bogiem. A dzisiaj może niektórzy z was powiedzą, że troska o dzieci powoduje tyle nerwów, tyle, że to jednak oddala od Pana Boga, że idę do spowiedzi i trzeba powiedzieć, no krzyczałem albo za dużo się denerwowałem na dziecko, albo w małżeństwie było tego za dużo jakiejś złości. I to jest efekt trosk doczesnych. I teraz jak się od tego uwolnić, jak to zostawić? Bardzo często polega to na odpuszczeniu, na zostawieniu w taki sposób. Widzę, ale nie, jakby zamykam na to oczy. Nie musi być po mojemu. Niech mąż to zrobi tak, jak on uważa. Też będzie pięknie. Jak on nakryje, też będzie pięknie. I tylko mogę podziękować i zostawić. I tak dalej. Są różne sytuacje, które macie w domu, ale uwolnić serce od troski doczesnej. Bo myślę, że gdzieś to pijaństwo czy obżarstwo, no może ktoś ma z tym problem, tak? Ale to nie jest aż tak dokuczliwe tutaj, jak jesteśmy. Natomiast troski doczesne są czymś, co obciąża. Dla młodzieży, dla dzieci mogą być troski doczesne, na przykład, że dostałeś jakąś uwagę albo ocena nie pomyśli twojej, bo jest 4 minus, a tak bardzo marzyłaś o piątce, czy marzyłeś o piątce. I to może być tak duża troska, że cię zaczyna brzuch boleć, że zaczynam już nie myśleć, tylko się stresować. I to się też Panu Bogu nie podoba. Żeby zostawić to i powiedzieć, Panie Jezu, nauczę się następnym razem. Zrobię, co mogę następnym razem, ale żeby to nas nie niszczyło w środku. A zatem postanowienie i wieniec. To są dwie rzeczy, na które chcemy zwrócić uwagę dzisiaj, żebyście taki wieniec sobie zrobili ze świecami i postanowienie. I w ogóle konkurs będzie taki, żeby na przyszły tydzień napisać swoje postanowienie. Chciałbym was o to poprosić, żebyście je sobie w domu powiedzieli. To jest bardzo uwalniające, jak żona powie mężowi, wiesz co, mam takie postanowienie na ten Adwent. Jak mąż powie żonie, ja mam takie postanowienie. Czy możesz mi pomóc je zweryfikować za 4 dni? Tak dyskretnie, ale zapytaj, jak mi idzie. Bo to jest dobra pomoc. Tak samo dzieci. Powiedzcie rodzicom, jakie macie postanowienie, i zapytajcie rodziców, jakie wy macie postanowienie. Bo może rodzice na przykład powiedzą, tata powie, że będę uśmiechał się cały czas do mamusi. Może być takie postanowienie. Jak to jest trudne, to niech takie będzie. I wtedy możecie powiedzieć, tato, miałeś postanowienie adwentowe, a coś widzę, że się słabo idzie.
tak? I żeby sobie nawzajem w tym pomagać. Także do tego was bardzo zachęcamy. Postanowienie, aby serce było gotowe. Zrobić takie postanowienie do pracy na te 4 ponad tygodnie, pracy codziennej, serce gotowe. I zapalamy, zbliżamy się do Bożego Narodzenia, zapalamy te świece po kolei, przygotowując się.